Szanowni Państwo, przed Państwem wystąpił pan Marcin Stępień, dyrektor do spraw rozwoju rynku GRC, a już teraz czas na naszą kolejną dyskusję w drugim dniu Kongresu. Temat dyskusji to kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników w administracji samorządowej. W dyskusji udział wezmą pan Jakub Mielczarek, dyrektor Związku Województw RP, pan Tomasz Czuczak, sekretarz miasta Koszalin, pani Aneta Luboń-Stysiak, sekretarz miasta Tychy, pan Krzysztof Kucia, sekretarz Jastrzębia Zdroju. Moderatorem dyskusji będzie pani Janeta. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Mikrofony powinny znajdować się na fotelach. Mam nadzieję, że znakomite nastroje dopisują i pozostaje mi życzyć. Pozostaje mi życzyć owocnej dyskusji. Proszę o pomoc. Raz. Raz, raz. Dwa, raz, dwa. Szanowni państwo, witam serdecznie na dzisiejszym panelu. Właściwie od wczoraj dyskutujemy o, o naszych samorządach lokalnych, rozmawiamy o wynagrodzeniach, rozmawiamy o naszych pracownikach, rozmawiamy, co nas czeka, jak przebiegała pandemia. Myślę, że warto dzisiaj jeszcze zastanowić się i podsumować jakby też temat dotyczący kadr i zastanowić się nad rozwojem pracowników. Myślę, że chcielibyśmy porozmawiać o tym rozwoju naszej kadry nie tylko z uwzględnieniem osób zajmujących kierownicze stanowiska, ale mówię tu o całej grupie urzędniczej. Chciałabym zapytać naszych uczestników dzisiejszego spotkania, w jaki sposób, jakie narzędzia stosują, żeby kształtować ten rozwój, żeby pracownik czuł się potrzebny. Usatysfakcjonowany z tego, że funkcjonuje w samorządzie i jak kadra zarządzająca wspiera tego pracownika we własnym rozwoju? O odpowiedź poproszę pana dyrektora. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Ja chciałem swoją wypowiedź rozpocząć od tego, że inna sytuacja była, można powiedzieć, przed pandemią, inną mamy dzisiaj. Ponieważ akurat przed pandemią można było wiele działań robić, takich face-to-face. Face. W czasie pandemii to się zmieniło. Teraz nie potrafię powiedzieć, co jest przed nami. Natomiast myślę, że najciekawsze jest jednak te moje doświadczenia związane z okresem przed pandemią, gdzie miałem okazję kierować dość sporym urzędem, ponieważ w, w urzędzie moim, w mojej organizacji pracowało 1200 osób, wiadomo, że budżet cały czas był szkoleniowy zbyt, zbyt mały, nawet jeśli pojawiały się środki unijne i ja korzystałem proszę Państwa z takich możliwości, że robiłem projekty doskonalące w swoim urzędzie, które pozwalały aby pracownicy nawzajem dzielili się wiedzą. Czyli to jest bardzo popularny trend. Mój, mój urząd jeszcze wdrażał taką strategię Design Thinking, i ten dzielenie się wiedzą wynikało również z tej strategii z metody projektowej, która jest kluczowa dla strategii dla w metody Design Thinking. I e, łączyłem możliwość taką, aby oni przekazywali wiedzę innym osobom. I jednocześnie dostawali za to wynagrodzenie. Czyli nie dość, że byli usatysfakcjonowani tym, spełniali się, nie wszyscy oczywiście, ci, którzy mieli predyspozycje, którzy mogli, spełniali się jako osoby prowadzące szkolenia, dostawały za to pieniądze w postaci dodatków specjalnych, robiły to jeszcze w czasie pracy. A, a z kolei osoby, które były urzędnikami w, w mojej instytucji mogły brać udział w szkoleniach w miejsc, na miejscu pracy, też w czasie godzin pracy. I to było bardzo wygodne dla wszystkich. Najmniej może byli zadowoleni przełożeni tych osób. Natomiast y, dla mnie z punktu widzenia osoby kto, dyrektora generalnego y, ważniejsza była ta, ta warstwa dla mnie pracowników, y, którzy byli usatysfakcjonowani tym, że mogli zwiększać swoje y, kwalifikacje. I chciałem powiedzieć, że nawet mi, nawet mi się udało, aby y, ta forma szkolniewa dotyczyła szkoleń z języków obcych. I to jest bardzo ciekawa wskazówka, myślę również dla Państwa, dla osób, które. Y, dla osób, które kierują urzędami, że coś takiego jest możliwe, wystarczy, że znajdziecie osobę, która te umiejętności posiada językowe na poziomie ponad standardowym, żeby mogła przekazywać wiedzę i bardzo chętnie ona by się może się podzielić tą wiedzą z innymi, Państwo będziecie jej płacić, a teraz i tu już przechodzę na ten czas po pandemii albo w trakcie pandemii, ostatnio pewnie Wszyscy się spotkali z, tymi form z formą edukacji zdalnej. Jeżeli to jeszcze połączymy z edukacją zdalną to już w ogóle tworzy się bardzo elastyczne narzędzie do przekazywania wiedzy, więc w tej wypowiedzi chciałem się skupić przede wszystkim na tym aspekcie, do innych form może dojdziemy później, ale ten projekt dzielenia się wiedzą uważam, że najbardziej wartościowy jeśli chodzi o moje dotychczasowe doświadczenie. Bardzo dziękuję. No właśnie, mówimy tutaj o szkoleniach. Ja chciałam Państwa zapytać, jakie ma się doświadczenie w rozmowach ze swoimi pracownikami, czy w chwili obecnej pracownicy bardziej chętniej uczestniczą w szkoleniach twardych, czyli tych merytorycznych, które wynikają z przepisów prawa i wiemy, że musimy w nich uczestniczyć, bo nasze zadania nie, nie byłyby realizowane w, pewnie w prawidłowy sposób tak szybki. Czy wolą brać udział w, tych w szkoleniach miękkich, czyli kształtujących kompetencje, tak? radzenia sobie ze stresem, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktu, komunikacji wewnętrznej? Poproszę może o udzielenie odpowiedzi pana sekretarza z Jastrzębia Zdrowia. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to jest trend, który chyba wszyscy zauważamy. Myślę, że od wielu, wielu już lat jesteśmy przyzwyczajeni z tym, że na stanowiskach kierowniczych te kompetencje miękkie to jest rzecz bardzo istotna. Zaryzykuję twierdzenie, że czasami nawet bardziej istotna od, od tej meretyny. Ale schodzimy z tym problemem czy z tym zagadnieniem coraz bardziej w dół, bo to właśnie pracownicy już nie na stanowiskach kierowniczych także oczekują tego typu. Tego typu szkoleń. Muszę powiedzieć, że u nas jako kadra zarządzająca jest coraz większa przychylność do kierowania pracowników na tego rodzaju szkolenia. Co więcej, staramy się aranżować takie szkolenia, żeby większą grupą można było przeszkolić pracowników, chociażby, sobie z, chociażby z tematu radzenia sobie z trudnym klientem, ze stresem. Także odpowiedź brzmi, tak, widzimy to i, i to rzeczywiście wydaje się być potrzebne. Co nie zmienia faktu, że oczywiście to wszyscy wiemy. Pracujemy w takim miejscu, gdzie ta wiedza merytoryczna, merytoryczna, wiedza fachowa jest podstawą naszych działań. Bez tego, bez tego funkcjonować się w samorządzie nie da. No ale czasy są takie, że te miękkie kompetencje schodzą już chyba do poziomu no, referenta, po prostu. Pan sekretarz z Kuszalin. Rzeczywiście. Na początek trzeba, moim zdaniem, dobrze określić te potrzeby szkoleniowe, i w naszym przypadku, my do tego wykorzystujemy ocenę pracowniczą. Już od pięciu bodajże lat zmieniliśmy trochę system oceny pracownika. Nie jest pracownik oceniany w skali punktowej, tylko bardziej opisowej, ale zanim on dojdzie do tej oceny, wypełnia najpierw taki kwestionariusz, w którym określa, czy chce się rozwijać, czy też może. To, co robi dzisiaj, jest dla niego wystarczające, i nie widzi żadnych obszarów, ani pogłębiania swoich, poszerzania swoich kompetencji, czy dostawania nowych zadań. Po prostu jest zadowolony z tego, co robi, ale też, jeżeli ma takie oczekiwania, to wpisuje wówczas tam, że chciałby się rozwijać, w jakim kierunku i na podstawie jego oczekiwań. Jego tych, można powiedzieć, listy życzeń, dotyczącej też szkoleń. Jego przełożony, rozmawiając z nim, ocenia go oczywiście w sposób opisowy. Tak jak powiedziałem, nie ma tu już punktów żadnych. Nie wiem, piątki, czwórki czy trójki, bo to zawsze jest dosyć takie frustrujące, jeżeli ktoś jest oceniony na trzy, tak, czy na dwa. To od razu, to bardzo negatywne skojarzenia u niego kojarzy budzi. Nam się ze szkołą. Panie tak, sekretarz. Nam się kojarzy ze szkołą i dlatego myślę, że nikt nie lubi być oceniany w ten sposób, taki w skali punktowej. Jeżeli to jest ocena opisowa i pracownik wie nad czym ma pracować, to jest wydaje mi się dużo lepsze i korzystniejsze dla pracownika, ale też i przełożonego. I na końcu sporządzamy taką kartę rozwoju. Osobo, osobistego danego pracownika. I na podstawie tej karty też staramy się dobierać te szkolenia albo łączyć ludzi, którzy no mają podobne jakieś zainteresowania i wówczas ich kierować na te szkolenia. No trochę pandemia nam tu rzeczywiście. Popsuła w, ostatnich, w ostatnim czasie, ale też zauważamy jedno: rzeczywiście ten nacisk na szkolenia poza merytoryczne, tak bym to powiedział, poza przepisami prawa, na których pracują nasi pracownicy, jest coraz większy. My w naszym urzędzie także do niedawna mieliśmy zatrudnionego coacha, który prowadził sesje coachingowe dla pracowników, i to przyniosło bardzo dobre efekty, bo przynajmniej trzech pracowników awansowało z pracownika normalnego, takiego merytorycznego na funkcje kierownicze, dzięki też między innymi tego, temu procesowi coachingowemu, którego, któremu byli oni poddawani. Nagle pojawiały się talenty po prostu. No i jak się pojawiały te talenty, no to przy jakiejś okazji, kiedy zwalniało się miejsce, najczęściej nie ogłaszamy naborów, tylko staramy się szukać wewnątrz organizacji i awansować pracowników w strukturze takiej pionowej. Bo to też pokazuje wszystkim innym pracownikom, że warto, że warto się starać i warto czasami pokazać, że no, wyrastać ponad przeciętność. Ja nie jestem zwolennikiem równania wszystkich w dół, tylko lubię takich, co się tam czasami wychylą i pokazują, że coś chcą, czegoś chcą. Także myślę, że na tą chwilę to zakończę swoją wypowiedź, poczekam na kolejne pytania. No właśnie, coaching to nowe, nowe narzędzie. Myślę, że w samorządach niezbyt często stosowane, jednak jak widać w Koszalinie już działa, funkcjonuje i przynosi pierwsze efekty. Czy ktoś z Panów chciałby również podzielić się informacją w tym zakresie? Może też Państwo Panowie wydrażaliście u siebie również to narzędzie rozwoju. Ja, ja sobie pozwolę e, m, krótko zabrać głos. Ja chciałem w ogóle bardzo panu pogratulować tego pomysłu, e, bo e, uważam, że ta formuła e, coachingowa jest formułą, która jest niewykorzystywana przynajmniej w jednostkach sektora finansów publicznych. Jedyne, co mnie zaskoczyło, to to, że ten coaching pan robił dla osób nawet nie średniego szczebla zarządzania, tylko dla pracowników zwykłych. I to jest bardzo ciekawe podejście. Ja z kolei mam doświadczenia takie, że grupę dyrektorów, czyli ten najwyższy szczebel. Kierowania kierowniczy, skierowałem na sesje coachingowe swego czasu i bardzo sobie te osoby chwaliły tą formułę samodoskonalenia, tylko to jest bardzo ważna sprawa i zawarłem taki kontrakt i z samym firmą szkoleniową, bo był to podmiot zewnętrzny że y, informacje z sesji coachingowych nie będą przekazywane w formie raportów do najwyższego kierownictwa i taki sam kontrakt zawarłem z osobami, które były y, uczestnikami coachingu, żeby mieli na tyle śmiały, żeby rozmawiać o swoich bieżących problemach zawodowych, tych, którymi się zderzają w pracy, których y, nie potrafią sami y, rozwiązać. Efekt był później taki, że miałem z, spotkanie otwierające i później po jakimś czasie spotkanie zamykające, i pracownicy byli bardzo zadowoleni z tej formy coachingowej, z tej formy szkoleniowej w formie coachingu i chcieli kolejne sesje coachingowe, więc to była dla mnie największa wartość oraz potwierdzenie tego, że to był dobry ruch. I ostatnie zdanie powiem na sam koniec, że dlaczego w ogóle podjąłem taką inicjatywę, ponieważ w momencie kiedy robiłem szkolenia dla grupy. Kierowni kierowników tego najwyższego szczebla, okazało się, że bardzo często firmy szkoleniowe, które przysyłały swoich wykładowców, to ci wykładowcy mają mniejszą wiedzę albo nie są w stanie niczym zaskoczyć tych ludzi, którzy u mnie pracowali i zdarzałem się wielokrotnie z frustracją z ich strony i szukałem rozwiązań takich, które by spełniły te ich ambicje. Były propozycje studiów podyplomowych również. Ja całkowicie z tej formy zrezygnowałem swojego czasu ze względu na koszty. Też mam swoje zdanie, może nie do końca uzasadnione, ale też mam swoje zdanie co do jakości tych studiów podyplomowych. Dlatego wybrałem taką innowacyjną formułę edukacyjną i, i byłem z niej zadowolony i bardzo panu gratuluję tego pomysłu, szczególnie, że pan użył tego narzędzia w stosunku do pracowników i w ten sposób pan ich wyróżnił. Dziękuję bardzo. A w jaki sposób dbacie państwo w swoich jednostkach o rozwój pracownika, który do nas dopiero przychodzi? Jak jest zaopiekowany? Czy ma osobę, która go przez te wszystkie etapy początkowe przeprowadza? Czy tak naprawdę rzucacie pracownika na głęboką wodę? Wierzę, że tak nie jest. I rób działaj sam. Może pan pan sekretarz z Koszalina podzieliłby się swoimi doświadczeniami w tym zakresie? Jeżeli chodzi o pracowników nowych, a nabory mamy praktycznie no jesteśmy w stałym naborze cały czas. Trwają konkursy na różne stanowiska i to rzeczywiście jest bardzo ważne, żeby ten pracownik, zwłaszcza który wcześniej nigdy nie pracował w urzędzie, bo czasami udaje nam się kogoś z biznesu nawet pozyskać, co jest rzadkością, no ale tak, tak to bywa. I on od samego początku, przechodząc przez służbę przygotowawczą, my nie korzystamy z żadnych narzędzi zawieszonych gdzieś na stronach internetowych, po to, żeby nauczył się na i następnie zdał tą służbę przygotowawczą. Taki pracownik przechodzi, dostaje swojego opiekuna to jest najczęściej kierownik komórki, do której on trafia kierownik referatu, i ten kierownik referatu. Przygotowuje go od tej strony merytorycznej, którą on ma na stanowisku pracy wykonywać, ale też pokazuje mu te wszystkie rozwiązania dotyczące naszej struktury organizacyjnej urzędu, tak? bo każdy jednak, każda organizacja ma swoje jakieś specyficzne zasady działania. I za to jest odpowiedzialny kierownik, natomiast w ramach służby przygotowawczej, także już na tym etapie, wprowadziliśmy taki element szkoleń miękkich porozumiewania się bez przemocy, właśnie radzenia sobie ze stresem. I tutaj także nasi pracownicy naszego Wydziału z Zarządzania Zasobami Ludzkimi prowadzą takie szkolenia sami, bo są to trenerzy którzy mają odpowiednie kwalifikacje i staramy się, żeby ten właśnie nowy pracownik od samego początku wiedział gdzie trafił i wiedział gdzie jest jego miejsce, gdzie znaleźć pewne narzędzia do pracy, tak? gdzie znaleźć potrzebne akty wewnętrzne i w tym czasie służby przygotowawczej staramy się to wszystko mu przekazać, No a potem jest egzamin, jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś nie zdał. Aczkolwiek czasami jest ciężko. Proszę mi powiedzieć, czy w swojej pracy korzystacie również Państwo z takich narzędzi technicznych bardziej dla swojej kadry, dla swoich pracowników, która, gdzie zamieszczacie Państwo różne prezentacje, zamieszczacie Państwo różne szkolenia albo przeprowadzacie nawet właśnie wewnętrznie poprzez te platformy szkolenia, które później można odtworzyć. Czy macie Państwo takie narzędzia, czy, czy tworzycie je sami, czy uważacie, że są zbędne i mm, korzystacie po prostu z, fir z firm szkoleniowych? Bardzo poproszę pana sekretarza zjazdowego. Takiego dedykowanego narzędzia nie mamy. Mamy rozwiązanie proste, oczywiste, jakąś tam wydzieloną przestrzeń na dysku wspólnym, do którym na dysku sieciowym taką wspólną przestrzeń, do której pracownicy mają dostęp. Jeśli mogę, to wracając troszeczkę do wcześniejszego tematu, bo tu padło, że coaching narzędzie nowe. Ono jest nowe, nowe w samorządzie. My je próbujemy z mniejszym lub większym sukcesem przenosić na nasz, na nasz samorządowy, publiczny czy szerzej publiczny, publiczny grunt, to zawsze przy rozwiązaniach z, z, z szeroko rozumianego rynku czy biznesu jest tak, że na, na samym końcu niestety i to znowu się pojawi w, ten temat po raz kolejny w, w kolejnym panelu, na samym, na samym końcu są pieniądze, tak, bo bo to jest chyba nasza. To, to, to nie jest to, że my się czegoś boimy, czy, czy nie potrafimy zrobić, bo się tego nauczymy i będziemy to robili pewnie nie gorzej niż, niż biznes, tylko no, mamy ograniczenia naprawdę obiektywne, związane z tym, że, że choćbyśmy nie wiadomo, jak, jak dobrze poprowadzili pracownika, to jak dobrze mu jego osobistą karierę próbowali we współpracy z nim w organizacji zaplanować. No to chyba na samym końcu pojawi się jednak ten, ten problem wynagrodzenia. Nie? I, i, I tak jak mamy problem z naborem pracowników, bo, bo te nieustające nabory to jest przecież efekt tego, że ludzie odchodzą. Ludzie odchodzą i z tym mamy problem. Jak zatrzymać, czy mamy jakieś narzędzia, które, które pozwalają pracowników zatrzymać? Poza tym, że się będziemy starali, kolokwialnie mówiąc, robić wszystko, żeby było miło. Nie? Bo. Bo to chyba coraz mniej wystarcza. To coraz mniej wystarcza, choć oczywiście to są ważne rzeczy, dlatego o nich rozmawiamy. To, co da się robić, to robimy. Pewnie inne możliwości mają duże miasta. Im mniejsza gmina, tym mniej miejsca na jakieś, na, na jakieś nowości w, w tym zakresie mniej przestrzeni na to, ale, ale niestety ja będę mówił o, o, o tych pieniądzach, a one. A one są wielką niewiadomą, zawsze były, a w nadchodzących latach czy roku czekamy na rozstrzygnięcia związane z finansami samorządów w przyszłym roku, i wtedy będziemy się chyba starali wyszarpać u naszych szeroko rozumianych służb finansowych jak najwięcej do, do budżetów, takich, które potem się przełożą na te działania propracownicze. Tak je tutaj spróbujmy nazwać. Ja chciałam się z Państwem podzielić wszystkimi taką, taką inspiracją. Jestem sekretarzem od, od 6 lat, w samorządzie pracuję ponad 20. I powiem, że mam ogromną przyjemność pracować w urzędzie, w którym stosuje się awans wewnętrzny. Na palcach jednej ręki przez te 20 lat mogę policzyć, że. Zatrudniliśmy chyba jedną, dwie osoby na stanowisko kierownicze z zewnątrz. Pozostałe osoby to, to nasi pracownicy, lojalni, zdeterminowani, zaangażowani, pracowici i bardzo merytoryczni. Chciałam się dowiedzieć, jak jest u Państwa, Panie Dyrektorze, czy, jak, czy Pan też wdraża u siebie y, takie narzędzia y, dotyczące awansu wewnętrznego, czy wykorzystywał też pan te swoje talenty, które zawsze w jednostce się pojawiają? Jeśli chodzi o, bo w ogóle projekt dotyczący talentów, ja rozpocząłem, niestety go nie, nie zdążyłem ukończyć. Natomiast jeśli chodzi o tą wąską część awansów, i naborów na stanowiska kierownicze, to faktycznie moją ambicją było, żeby to były osoby z wewnątrz i to mi się udawało. I, i były te osoby z w zewnątrz, no, na 24 przypadki chyba dwie osoby były z zewnątrz, a dwa, 22 były z zewnątrz, awanse. I zdecydowanie potwierdzam tutaj. Pani punkt widzenia, że, że to jest dobra metoda. No wiadomo, to też ma swoje atuty i wartości, jeśli chodzi o w ogóle całą organizację, bo ta osoba awansuje na jej miejsce, awansuje kolejna, jest wtedy to dobrze, dobry klimat buduje w organizacji. Więc. Więc to jest bardzo dobre rozwiązanie. A jeszcze mówiąc, właśnie o tym dobrym klimacie, to chciałem odpowiedzieć o ten cały proces adaptacji pracowników, o którym tutaj była mowa. Właśnie to hasło, hasło klucz dobry klimat że proszę Państwa, jakbyśmy ten cały proces onboardingowe czyli kiedy ktoś wchodzi na nasz pokład zaczęli od samego początku i popatrzyli na to żeby to był dobry klimat przy rekrutacji pracownika chociażby żeby powstał podręcznik taki wdrażający pracownika gdzie nie w formie jakiejś instrukcji procedury tylko czytelny z, z dużą ilością infografik pokazujący co pracownik może się co, co przyszły pracownik, czego może się spodziewać u nas w naszej organizacji. Jakbyśmy, proszę Państwa, dawali informację zwrotną po, po, po procesie rekrutacji dla wszystkich osób, które jednak nie dostały się do naszej instytucji, taką, że serdecznie dziękujemy i żeby zostało dobre wspomnienie po tej naszej rekrutacji. A na sam koniec, o czym tutaj żeśmy nie mówili, ale w momencie, kiedy osoba wychodzi z naszej organizacji, żebyśmy jej poświęcali czas i żeby ona wypełniała jakieś proste narzędzie gdzie ona jest wtedy najbardziej szczerym respondentem i jest w stanie powiedzieć co jej nie pasowało w naszej instytucji to uży użycie tych kilku narzędzi naprawdę wzbogaci naszą wiedzę, waszą wiedzę jako dyrektorów generalnych, sekretarzy i będziecie mogli czasami dowiedzieć się o złotych, posiąść złote myśli, które spowodują, że ta wasza organizacja może się, może się zmienić i się zmienić. Więc zachęcam Państwa do tego, żeby przemyśleć cały proces, kiedy pracownik wchodzi do organizacji, ale także kiedy odchodzi, nie tylko skupiać się na tej wąskiej części dotyczącej służby przygotowawczej. I tego momentu ślubowania, do czego też Państwa serdecznie zachęcam, bo są różne formuły samego przyjęcia ślubowa ślubowania. Od takiej formuły, że pracownik dostaje do podpisu rotę ślubowania przy, przy podpisaniu dokumentów, po taką formułę, że jest spotkanie z kierownikiem urzędu w formie takiej nawet. Uroczystej gali, i wtedy się odbywa to ślubowanie. To też daje klimat dla, dla urzędu. Chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo mówimy o awansach na stanowiska kierownicze. A proszę mi powiedzieć, jak wygląda u Państwa awansy, poziomy? Czy, czy, czy on się odbywa? Czy, czy jest rotacja? Czy wysłuchujecie się? Państwo, tak, bo również do Państwa kieruję te pytania w głos swoich pracowników. Czasami wiemy, że nasi pracownicy z jakiegoś powodu nie czują się dobrze w jakimś wydziale, i nagle twierdzą, że jednak chcieliby spróbować sił w innym. Czy umożliwiacie Państwo taką drogę, bo to też jest rozwój, tak, to, jest, to są nowe kompetencje, nowe zadania, nowi pracownicy, nowe relacje, nowa współpraca. Czy, czy u Was się to również dzieje? Czy wspomagacie, wspieracie? Jak to wygląda u Pana sekretarza Koszalinie? Jeżeli chodzi o takie awanse poziome, czy zmiany komórek organizacyjnych, w których pracownicy pracują, jak najbardziej tak. Ja w swojej już dziewięcioletniej historii, jak jestem sekretarzem miasta, przynajmniej kilku pracowników. Szczęśliwie, chyba dla nich, ale też i dla całych komórek, przeniosłem do innych, i rzeczywiście w tych innych miejscach oni się odnaleźli. Oni zaczęli robić inne prace, być może mniej skomplikowane, być może troszeczkę im pasujące. Ale tak, to jest bardzo dobry, to nie chodzi o to, żeby od razu się pozbywać pracownika, bo często ja słyszę, że ktoś przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, no nie, no z nim się po prostu nie da pracować, bo on tu się nie nadaje. Więc wtedy staramy się rozejrzeć, tak? Ja, ja też staram się rozmawiać z takim pracownikiem. Pytając go, gdzie on by się widział, bo być może już ma, jeżeli ma doświadczenie bo to najczęściej dotyczy młodych pracowników, świeżych, którzy po konkursie przyszli, popracowali rok czasu, na przykład, i, no i ten rok jednak nie skutkuje żadnymi zmianami pozytywnymi ale w innej komórce oni się potrafią odnaleźć i naprawdę przynajmniej kilka osób w ten sposób szczęśliwie jest dalej pracownikiem, ku radości ich i ich przełożonych w tej chwili. Także to jest naprawdę dobry moment. Szanowni Państwo, zegar tyka. Chciałam zapytać, czy macie jeszcze Panowie do przedstawienia nam tak? jakiś pomysł, jakąś, jakieś narzędzie, które zastosowaliście w swoich instytucjach? Które zmierzały, właśnie umożliwiały pracownikom rozwój, a o którym dzisiaj nie wspominaliśmy. Czy jeszcze się nam coś w głowie pojawia? Czy może Państwo macie do nas jakieś pytania? Chcielibyście nas o coś zapytać? Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie? Proszę się nie krępować. Widzę, że dyskusja dobiega końca. A jeszcze pan dyrektor, bardzo proszę. Tak, tutaj mi pani zainspirowała. Proszę państwa, ja chciałem państwu powiedzieć a propos narzędzi, jakie można wykorzystać teraz w tym okresie, który jest przed nami. Bo ja przechodzę pewną transformację w mojej organizacji, czyli postawiłem na w tym okresie pandemii, postawiłem na to, aby tych pracowników, ponieważ ja jestem reprezentuję dzisiaj organizację parasolową nad samorządami województw, korporację samorządową i postanowiłem, że wejdę w buty właśnie sekretarzy województw i będę chciał przeszkolić szkolić pracowników z różnych, z różnych tematów. I przez ostatni rok czasu przeszkoliłem 1700 osób korzystając z metody online. Więc jest to bardzo proste i wychodzi to no, bezproblemowo. Natomiast stwierdziłem, że te szkolenia, które robię, warto jest, żeby ubrać w jakiś jeden system. I, i teraz postanowiłem, że każde z tych szkoleń, oprócz tego, że jest online, to jest oczywiście nagrywane, gdzie ja wcześniej tego nie robiłem, więc powstaje mi baza szkoleń online. Dodatkowo stworzyłem jeden dzień tylko w, w tygodniu, kiedy się te szkolenia odbywają. To, że jest tam ankieta przed i po, to, to, to oczywiście pokazująca przebytą drogę. Natomiast tworzę wewnętrzny portal wiedzy. Dla tych moich organizacji parasolowych, i, i bardzo, bardzo ważne z tej mojej wypowiedzi jest to, że te szkolenia są nagrywane i później będą udostępniane innym, innym osobom. I to jest wartość taka, która nie, nie zginie. Czyli Państwo razem jesteście w stanie zapłacić za, za takie szkolenie, a później ono może być innym osobom udostępnione przez ich z czasu do przodu. Bardzo serdecznie dziękuję. Rozumiem, że nasz czas już mija. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym panelu. Bardzo dziękujemy. Serdecznie dziękujemy Państwu dziękujemy. Bardzo. Prosimy o brawo, Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, w dyskusji uczestniczyli Pan Jakub Mielczarek, Pan Tomasz Czuczak, Pan Krzysztof Kucia. Dyskusję poprowadziła Pani Aneta Luboń-Stysiak. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy. Drodzy Państwo, my płynnie przechodzimy do kolejnej pozycji w programie i stawiamy pytanie: Jak prawidłowo realizować zadania wojewody związane z wykonywaniem nadzoru nad stanowieniem prawa przez organy jednostek samorządu terytorialnego? Odpowiedzi na to pytanie udzieli pan Maciej Gardas, dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląski Urząd Wojewódzki.